Czy to, że istniejemy, mówi nam coś istotnego o prawach przyrody? Niektórzy fizycy twierdzą, że tak, i to całkiem sporo. Choć nie wszystkim się to podoba, wszechświat pod wieloma względami wydaje się być akurat taki, żeby mogły w nim pojawić się złożone struktury. Galaktyki, gwiazdy, planety i życie. Gdzie można dostrzec takie subtelne zestrojenie stałych fizycznych? I jak właściwie je interpretować? Zapraszam na bliskie spotkanie z silną zasadą antropiczną. Zacznijmy od paru słów przypomnienia. Pół wieku temu kosmolog Brandon Carter zaproponował, by do nauki wprowadzić dwie tak zwane zasady antropiczne, słabą i silną, które podkreślały związek między obserwowanymi własnościami wszechświata a faktem istnienia obserwatorów, czyli nas. Słaba zasada antropiczna dotyczy naszego umiejscowienia we wszechświecie. Nie jest ono zupełnie dowolne. Jest wyróżnione po prostu z tego względu, że nie w każdym miejscu i nie w każdej epoce kosmicznej historii moglibyśmy zaistnieć. Ten zgoła oczywisty fakt potrafi mieć jednak zgoła nieoczywiste konsekwencje. Dlatego trzeba o nim pamiętać podczas interpretowania obserwacji i stawiania nowych hipotez. Bo jak widzieliśmy w poprzednim odcinku, na przykładzie Paula Diraca, można się nieźle zagalopować. Dużo bardziej interesująca i kontrowersyjna jest jednak silna zasada antropiczna. W swoim wykładzie Carter sformułował ją tak. Wszechświat, a zatem i fundamentalne parametry, od których zależy, musi być taki, by na pewnym etapie dopuszczać pojawienie się w nim obserwatorów. I dodał, dla dramaturgii, parafrazując Kartezjusza, cogito ergo mundus talis est. Myślę, więc świat jest taki, jaki jest. Wyjaśnijmy od razu, że słówko musi nie oznaczało dla Cartera związku przyczynowego. To nie tak, że wszechświat był zmuszony nas wytworzyć. Carterowi chodziło tu raczej o prostą dedukcję. Skoro istniejemy, to nasze teorie muszą to uwzględniać. W obu zasadach antropicznych argumentacja jest więc analogiczna. Tyle, że silna zasada odnosi się nie tyle do naszego miejsca we wszechświecie, ile do całego wszechświata. Mówiąc jeszcze inaczej, to, że istniejemy, samo w sobie stanowi pewien fakt przyrodniczy, który znacznie zawęża możliwe teorie, w tym dopuszczalne wartości stałych fizycznych. Jak bardzo je zawęża? Tu właśnie dochodzimy do pierwszej kontrowersji. Choć nie wszystkim fizykom się to podoba, często mówi się o tak zwanym fine-tuningu, czyli subtelnym zestrojeniu, albo precyzyjnym zestrojeniu, różnych fizycznych parametrów. Gdyby te parametry miały nawet odrobinę inne wartości niż mają, we wszechświecie nigdy nie wytworzyłyby się złożone struktury. Nie byłoby galaktyk, gwiazd, planet, no i życia. Kosmos byłby zimny, pusty i jałowy. Jakież to subtelnie zestrojone parametry? Cóż, bodaj najsłynniejszą ich listę skompilował wybitny brytyjski astrofizyk Martin Rees, astronom królewski i były prezes Towarzystwa Królewskiego, który spopularyzował ją w książce Tylko sześć liczb, wydanej także po polsku. Co istotne, wszystkie liczby Reesa są bezwymiarowe, czyli nie zależą od przyjętego układu jednostek. Są to więc takie czyste liczby natury. Przyjrzyjmy im się nieco bliżej. Zacznijmy od pewnej ogromnej liczby, która jednak dotyczy bardzo małych obiektów. 1,24 razy 10 do 36, czyli nieco ponad sekstylion. Mniej więcej tyle razy silniejsza jest siła odpychania elektrostatycznego między dwoma protonami od siły ich grawitacyjnego przyciągania. Podkreślmy, że stosunek tych sił nie zależy od odległości między protonami. Jest tak dlatego, że obie siły maleją wraz z kwadratem odległości, więc gdy liczymy ich iloraz, kwadrat odległości się skraca i we wzorze pozostają same stałe przyrody. Tak gigantyczna liczba n oznacza, że grawitacja jest niewyobrażalnie słabą siłą. No, na pierwszy rzut oka nie brzmi to zbyt przekonująco, bo w końcu przyciąganie ziemskie odczuwamy na co dzień.
No ale właśnie, zwróćmy uwagę, że mamy tu do czynienia z siłą generowaną przez całą naszą planetę. Tymczasem sile elektrostatycznej bardzo łatwo ją pokonać. Wystarczy plastikowy grzebień, kilka zaczesów i już pokonaliśmy grawitację. Według Martina Riesa liczba N jest subtelnie dostrojona. Gdyby grawitacja była nieco silniejsza, na przykład gdyby N było liczbą nie rzędu 10 do 36, a 10 do 30, to choć atomy i cząsteczki wyglądałyby tak samo, w dużej skali wszechświat wyglądałby zupełnie inaczej. Gwiazdy byłyby mniejsze i wypalałyby się niemal natychmiast. Również galaktyki byłyby dużo mniejsze, a ruch gwiazd i planet byłby w nich dużo bardziej chaotyczny. Nie byłoby wielkich szans na stabilne orbity, gdy każda przechodząca w pobliżu gwiazda zaburzałaby równowagę układu. Niewykluczone zresztą, że większość materii szybko skończyłaby w czarnych dziurach, które w takim wszechświecie powstawałyby znacznie łatwiej. Raczej nie byłoby to miejsce, w którym mogłaby zawiązać się jakakolwiek biologia. Druga liczba jest mała. Wynosi około 7000 i Ries oznacza ją grecką literą epsilon. Ma ona związek z gwiazdami. Gwiazdy to gigantyczne kule gazu, głównie wodoru, które pod wpływem własnej grawitacji inicjują i podtrzymują w swoim wnętrzu reakcje termojądrowe, podczas których z jednych pierwiastków powstają inne. Przede wszystkim wodór zamienia się w hel. W bardzo dużym uproszczeniu, cztery jądra wodoru, czyli po prostu protony, w warunkach gigantycznej temperatury i ciśnienia łączą się w jądro helu 4, które zawiera dwa protony i dwa neutrony, a więc wiąże się to z koniecznością przemiany dwóch protonów w neutrony. Co jednak najistotniejsze, jądro helu 4 jest odrobinę lżejsze niż te cztery protony, z których powstało. Ta różnica mas w trakcie reakcji zamienia się w energię zgodnie ze słynnym wzorem E równa się mc kwadrat. Uwolniona energia unoszona jest głównie w postaci fotonów. To właśnie dzięki zamianie tej odrobiny masy wodoru w energię Słońce i inne zwyczajne gwiazdy świecą. O jakiej odrobinie masy mówimy? Otóż względna różnica mas czterech jąder wodoru i jądra helu 4 to około 0,7%. To właśnie nasz epsilon. Co by się stało, gdyby epsilon był ciut mniejszy? Na przykład wynosił nie 0,7, a 0,6%. Na pierwszy rzut oka można uznać, że wodór byłby wtedy po prostu mniej efektywnym paliwem gwiezdnej syntezy. Ale według Riesa byłoby gorzej. Mniejsza różnica między masą jądra helu a sumą mas czterech protonów oznacza bowiem, że jądro to jest słabiej związane. Innymi słowy, zmniejszenie epsilona byłoby równoznaczne z osłabieniem sił spajających jądra atomowe, które w efekcie byłyby niestabilne. W takim świecie jedynym stabilnym nuklidem byłby wodór 1. Żegnaj układzie okresowy, żegnajcie tlenie, azocie i węglu. Żegnaj biologio. Również gdyby epsilon był nieco większy, byłoby nieciekawie. W takim świecie reakcje termojądrowe zachodziłyby z kolei zbyt łatwo i już kilka chwil po wielkim wybuchu cały wodór przepaliłby się w superciężkie jądra. Trudno powiedzieć, jak wtedy wyglądałaby chemia, ale z całą pewnością nie mogłoby powstać życie, jakie znamy. Kolejne dwie liczby Riesa dotyczą całkowitej zawartości materii i energii w kosmosie. Jak głosi ogólna teoria względności, materia i energia, a właściwie materio-energia, bo skoro E równa się mc kwadrat, to są to dwie strony tej samej monety. A więc materio-energia zakrzywia czasoprzestrzeń. Kształtuje jej geometrię i ewolucję czasową. W szczególności to, ile jest w sumie materio-energii we Wszechświecie, decyduje o jego ostatecznym losie. Czy będzie rozszerzać się zawsze, czy też kiedyś ekspansja wyhamuje i rozpocznie się zapaść zakończona wielkim kolapsem, czyli takim przeciwieństwem wielkiego wybuchu. Konkretniej, w modelach kosmologicznych pojawia się tak zwana krytyczna gęstość materio-energii.
oznaczana grecką literą ρ z indeksem C. Jeśli całkowita gęstość materii energii jest większa niż gęstość krytyczna, grawitacja w końcu zwycięży nad ekspansją i wszechświat zakończy się wielkim kolapsem. Jeśli natomiast jest mniejsza, rozszerzanie się wszechświata będzie trwać wiecznie. I teraz warto podzielić te nierówności obustronnie przez ρC, dzięki czemu po lewej stronie pojawi się wielkość bezwymiarowa, którą oznacza się wielką literą omega. To właśnie trzecia liczba Riesza, która odpowiada na pytanie, jak ma się zmierzona gęstość materii energii we Wszechświecie do gęstości krytycznej. Okazuje się, że spośród nieskończenie wielu możliwych wartości jest ona równa 1 w granicach dokładności pomiarowej. No i całe szczęście, bo gdyby była nawet nieznacznie większa, wielki kolaps nastąpiłby już dawno temu, na długo zanim zdążyłoby powstać życie. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że aż około 68% zmierzonej gęstości materioenergii przypada na tajemniczą ciemną energię, która sprawia, że ekspansja Wszechświata nie tylko nie zwalnia, ale wręcz przyspiesza. Co ze zdziwieniem zaobserwowaliśmy stosunkowo niedawno, bo w latach 90. minionego stulecia. Co prawda wciąż nie rozumiemy, czym jest ciemna energia i skąd ma takie antygrawitacyjne właściwości, ale zdaniem Riesza, gdyby było jej nawet odrobinę więcej, Wszechświat pęczniałby zbyt szybko. Tak szybko, że materia nie zdążyłaby nigdy skupić się do postaci galaktyk, gwiazd i planet. Zamiast tego zostałaby rozdmuchana i rozrzedzona w lawinowo przyrastającej przestrzeni. Piąta liczba Riessa ma związek z tym, że Wszechświat okazuje się zadziwiająco jednorodny. Na pierwszy rzut oka takie stwierdzenie wydaje się dziwaczne, bo w końcu przestrzeń kosmiczna to w zdecydowanej większości, no właśnie, pusta przestrzeń. Niemal doskonała próżnia, z rzadka tylko upstrzona ciałami niebieskimi. Gdy jednak spojrzymy na Wszechświat w największej skali, jeszcze większej niż skala tzw. kosmicznej sieci utkanej z gromad galaktyk, kosmos okazuje się zaskakująco gładki. W tej największej skali odstępstwa od średniej gęstości Wszechświata wynoszą ledwie 1 do 100 tysięcy. I mniej więcej tyle wynosiły także u jego zarania, o czym świadczy rozkład tzw. mikrofalowego promieniowania tła. Promieniowanie to, wyemitowane, gdy Wszechświat miał raptem 380 tysięcy lat, także jest niemal idealnie jednorodne. Widoczne na tym mikrofalowym zdjęciu nieba czerwone i niebieskie plamki odpowiadają względnym różnicom temperatury właśnie rzędu 1 do 100 tysięcy. Co by się stało, gdyby Wszechświat był mniej jednorodny? Cóż, gdyby we wczesnym Wszechświecie istniały obszary znacznie gęstsze od innych, bardzo szybko zasysałyby one materię z obszarów sąsiednich i bardzo szybko zapadłyby się grawitacyjnie do monstrualnych czarnych dziur. W takim Wszechświecie praktycznie nie byłoby galaktyk, a jedynie galaktycznych rozmiarów czarne dziury. Z drugiej strony, gdyby Wszechświat był jeszcze bardziej jednorodny niż jest, grawitacyjne skupianie się materii zachodziłoby zbyt wolno. Biorąc pod uwagę rozszerzanie się przestrzeni, taki Wszechświat najpewniej nigdy nie wyszedłby poza stadium rzadkiej, wodorowo-helowej zupy. Wreszcie szósta liczba podana przez Riessa to D równa się 3, która oznacza po prostu liczbę wymiarów przestrzennych. Według brytyjskiego astronoma również ona jest dostrojona. Gdyby bowiem Wszechświat miał tylko 1 lub tylko 2 wymiary przestrzenne, zwyczajnie nie byłoby w nim miejsca na żadne bardziej skomplikowane struktury, w tym na jakąkolwiek złożoną biologię. Sorry, płaszczaki. Z drugiej strony, gdyby przestrzeń miała 4 wymiary lub jeszcze więcej, to według Riessa fizyka takiego świata wykluczałaby istnienie stabilnych orbit planetarnych, a także stabilnych atomów. Z konieczności ten szybki przegląd tylko 6 liczb Riessa był bardzo skrótowy, ale clue jest takie, że w fizyce i kosmologii można wskazać wiele parametrów,
które wydają się precyzyjnie dostrojone pod kątem możliwości zaistnienia we wszechświecie złożonych struktur. Gdybyśmy nieznacznie zmienili wartość którejkolwiek z nich, otrzymalibyśmy świat bez galaktyk, gwiazd, planet, być może nawet bez atomów. No i bez nas. No dobrze, ale jaki z tego morał? Co właściwie wynika z tej obserwacji? No cóż, to zależy, kogo spytamy. Możliwe interpretacje zestrojenia można z grubsza podzielić na cztery typy. Typ pierwszy. Nonsens. Problem jest źle postawiony. Zgodnie z tym poglądem, samo stwierdzenie, że mamy do czynienia z subtelnym zestrojeniem stałych fizycznych, nie ma sensu. I nie chodzi tu o jakieś arbitralne unikanie pytania. Gdy bowiem mówimy, że coś jest dostrojone, mamy na myśli, że jest mała szansa, by był to przypadek. Ale szansę jakiegoś zdarzenia możemy oceniać tylko wówczas, gdy wiemy coś o rozkładzie prawdopodobieństwa na zbiorze wszystkich możliwych zdarzeń, a o nim niczego tu nie wiemy. Konkretny przykład. Jak pamiętamy, parametr epsilon opisujący siłę wiązań jądrowych wynosi około 0,7% i gdyby był nawet nieznacznie inny, życie raczej nie mogłoby powstać. I teraz, jak bardzo nieprawdopodobna jest to sytuacja? Odpowiedź? Nie wiadomo, dopóki nie określimy rozkładu prawdopodobieństwa na zbiorze wszystkich możliwych wartości epsilona. Z punktu widzenia niektórych rozkładów, faktycznie będzie to mało prawdopodobne, ale są też takie rozkłady, z punktu widzenia których nie będzie to nic zaskakującego. Dopóki więc nie wiemy, jak ten rozkład prawdopodobieństwa wygląda, mówienie o precyzyjnym dostrojeniu może być tylko sugestywnym nieporozumieniem. Typ drugi. Iluzja. Głębsza teoria kiedyś to wyjaśni. W historii nauki parokrotnie zdarzało się tak, że coś, co wydawało się tajemniczą, opatrznościową wręcz cechą świata, okazywało się wynikać z głębszych praw czy mechanizmów. Sztandarowym przykładem jest odkrycie ewolucji biologicznej i opracowanie jej teorii, która pozwala wyjaśniać różne subtelne zestrojenia w żywych organizmach jako efekt doboru naturalnego. Na gruncie fizyki przykładów natomiast dostarcza współczesna fizyka cząstek. Na przykład pod koniec lat 60., gdy znano dopiero trzy kwarki, wydawało się, że masy pewnych dwóch cząstek, zwanych kaonami, są ze sobą precyzyjnie zestrojone, bez żadnego widocznego powodu. Zestrojenie to udało się jednak wyjaśnić, zakładając istnienie nowego, czwartego typu kwarka, tak zwanego kwarka powabnego, którego udało się zaobserwować w akceleratorach już kilka lat później. Niektórzy fizycy mają nadzieję, że kiedyś wszystkie pozornie zestrojone parametry fizyki cząstek, a także wartości wszystkich w ogóle stałych fizycznych, okażą się wynikać z jakiejś głębszej teorii ostatecznej. Okażą się w pewnym sensie jedynymi możliwymi wartościami, trochę jak wartość liczby pi w matematyce. Czy to realistyczna nadzieja, czy też zwykła mrzonka? Nie wiemy. Typ trzeci. Projekt. Jesteśmy celem istnienia wszechświata. W myśl tej interpretacji subtelne zestrojenie jest faktem, ale nie wynika z żadnej głębszej teorii fizycznej. Wartości stałych fizycznych zasadniczo mogłyby być inne, ale wówczas wszechświat nie realizowałby swojego celu, jakim jesteśmy my, czy też ogólniej życie. Jest to więc wyjaśnienie teleologiczne, nie mylić z teologicznym, od greckiego słowa telos, czyli cel. Trzeba jasno zaznaczyć, że z naukowego punktu widzenia takie wyjaśnienie jest, cóż, nienaukowe, bo celowość trudno testować empirycznie. Ma ono raczej charakter filozoficzny lub teologiczny, i teraz faktycznie mam na myśli teologię, bo zwykle wiąże się je z istnieniem projektanta, czy to w osobie Boga Stwórcy, którejś z tradycyjnych religii, czy też jakiejś jego wariacji, na przykład autora lub autorów symulacji, w jakiej rzekomo żyjemy zgodnie z modną ostatnio, tak zwaną hipotezą symulacji. Typ czwarty. Wieloświat. Dostrojenie to selection bias. Zgodnie z inną modną ostatnio hipotezą, hipotezą wieloświata, nasz wszechświat to jeszcze nie wszystko, co fizycznie istnieje.
istnieją inne, równie realne wszechświaty, w których stałe fizyczne, a może i cała fizyka, są zupełnie inne. Większość z nich jest zapewne biologicznie jałowa i z tego punktu widzenia nic dziwnego, że nasz wszechświat wydaje się tak precyzyjnie dostrojony pod kątem istnienia życia. W innym po prostu nie moglibyśmy zaistnieć. Zwróćmy uwagę, że hipoteza wieloświata redukuje silną zasadę antropiczną do słabej. Słaba zasada antropiczna zwracała uwagę, że nasze położenie we wszechświecie jest wyróżnione przez sam fakt naszego istnienia. Jeśli jednak istnieje wieloświat, to analogicznie nasze położenie w nim będzie wyróżnione. Z tego punktu widzenia silna zasada antropiczna i subtelne dostrojenie to nic innego jak selection bias, efekt wyboru nałożony na nasze miejsce w wieloświecie. Innymi słowy, istniejemy, a skoro tak, to nasz mały zakątek wieloświata, który nazbyt szumnie nazwaliśmy wszechświatem, musi sprzyjać życiu, niczym malutka oaza na wielkiej, spalonej słońcem pustyni. Ściśle rzecz biorąc, nie powinno się mówić o hipotezie wieloświata, a o hipotezach, bo jest ich nomen omen wiele. Choć idea wieloświata dopiero w ostatnim czasie robi karierę w fizyce i w kulturze masowej zresztą też, to przewijała się w niej w różnych odmianach już od dawna. W następnym odcinku przyjrzymy się nieco bliżej wielu rodzajom wielu światów, a także temu, na ile zastanawianie się nad ich istnieniem i naturą mieści się jeszcze w obrębie nauki.